gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym cymbałem. Więc jeśli nie chcemy być cymbałami, wiemy dobrze, że to jest jedyny kierunek dla nas. Kochać, kochać, kochać. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Tą modlitwą ja zazwyczaj kończę, czy spotkania, czy głoszenie, kończę. Dlaczego dzisiaj tą modlitwą zaczęłam? Właśnie dlatego, że nasz Bóg jest relacją, nasz Bóg jest więzią. Bóg jest miłością, to wszyscy wiemy z Pisma Świętego, a skoro Bóg jest miłością, no to relacją, no bo jak kocha, no to kocha kogoś, kto jest poza Nim. Chociaż jest też miłość własna i ona nie jest tylko zła, nadmierna jest zła, ale miłość siebie samego jest fundamentem. Ale wiemy dobrze, że miłość w naszym Bogu jest przede wszystkim relacją, jest więzią, jest Jego wyjściem ku drugiemu. Wszystko, co słyszycie o Trójcy Świętej, to jest zawsze najcudowniejsze, co możemy usłyszeć o tym, jak Bóg Ojciec jest cały skupiony na Bogu Synu, a Syn jest cały skupiony na Ojcu. I to ich skupienie, to ich wyjście ku drugiemu, to ich zapatrzenie na drugiego jest tak cudowne, jest tak kochane, że aż się w osobę zamienia. Jest osobą, jest Duchem Świętym. Cudowna, cudowna rzeczywistość naszego Boga, od którego my pochodzimy. A więc my jesteśmy stworzeni, to też wiemy z Pisma, że jesteśmy stworzeni na Jego wzór i podobieństwo. Więc w nas jest, ukorzenia nas, jest to wyjście ku drugiemu. I tylko wtedy możemy być szczęśliwi, kiedy jesteśmy w relacji. I to w relacji głębokiej. Kiedy możemy być cali dla drugiego i jest ktoś, kto jest cały dla nas. I możecie teraz sobie tak zadać pytanie, co zakonnica wie na ten temat. To nie chodzi tylko wyłącznie o relację małżeńską, bo te relacje bardzo bliskie przyjaźni mogą być też przyjaźnie duchowe, które są super głębokie. I być może już tego nawet doświadczyliście, że niejednokrotnie te więzy krwi nie są aż tak głębokie jak więzy duchowe, które mamy. Przypomnijcie sobie teraz te chwile największego szczęścia w waszym życiu. Na chwilę, czy możecie zamknąć oczy, czy po prostu się skupić tak. Kiedy byliście najbardziej szczęśliwi? Jaka to była sytuacja? Co się wtedy wydarzyło? Może to być trudne pytanie, zależy w jakim etapie, na jakim etapie drogi teraz jesteście, czy bardziej czas pocieszenia, czy jakiegoś strapienia. Ale dam sobie obciąć rękę, proszę tego nie próbować zrobić, ale dam sobie, teoretycznie, że były to sytuacje związane z osobami, które kochacie, że te sytuacje szczęśliwości były jakoś związane z relacjami. A teraz przypomnijcie sobie chwilę, kiedy byliście najbardziej smutni, najbardziej doświadczaliście największego cierpienia, bólu. Mam nadzieję, że już te momenty macie jakoś przepracowane z Panem Bogiem i nie jest to dla was teraz takie super trudne, żeby w to wejść, ale no właśnie, przypomnijcie sobie ten największy ból, największe cierpienie, kiedy to było. I znowu dam sobie obciąć rękę, że było to albo związane z tym, że nie było relacji, że jakiejś relacji zabrakło, jakiejś bliskości zabrakło, albo było to sytuacja cierpienia kogoś, kto jest wam najbliższy i waszej bezradności, że nie możecie sobie pomóc. Może śmierci. Śmierci kogoś najbliższego lub bliskiej osoby. Słynny 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Czy ktoś kojarzy już, co tam jest ukryte? Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział? Hymna miłości. Hymna miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym cymbałem.
Więc jeśli nie chcemy być cymbałami, wiemy dobrze, że to jest jedyny kierunek dla nas. Kochać, kochać, kochać. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg jest miłością, Bóg jest relacją, Bóg jest więzią. A my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Kochani, zawsze jak jest mowa o kimkolwiek, czy choćby to był największy święty, jeden z największych, tak jak Faustyna, to nie sposób przejść do jej życia i rozmawiania o niej, jeżeli najpierw się nie zatrzymamy chociaż na chwilę przy Jezusie. Bo wszystko to, co zobaczycie u Faustyny, co jest właśnie opisem jej więzi, jej relacji, jak ona przeżywała relacje i czego możemy się od niej uczyć, wynika z tego, że ona miała relację z Jezusem. Że ona się od Niego uczyła. Nawet jest taki jeden moment w jej wspomnieniach, możemy przeczytać o niej, że któraś z sióstr się tak zachwycała jej dobrocią, że ona jest taka dobra. I się pyta, skąd ty to masz w ogóle? Skąd ty to masz? A ona mówi, uczy się od Jezusa. Po prostu uczy się od Jezusa. Wszystko, co widzimy w Faustynie pięknego, jest od Jezusa. A jakie relacje miał Jezus? Nie wiem, czy pod tym kątem kiedyś czytaliście Pismo Święte. To jest też fajne czasami sobie zrobić takie doświadczenie, takie przeżycie mieć, żeby otworzyć Pismo Święte, Ewangelię, poczytać w jakimś kluczu. Szukania czegoś jednego, nie? Żeby popatrzeć na przykład na te sytuacje, gdzie są opisane emocje Jezusa. To jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć te momenty, w których coś się dowiadujemy o tym, jak on przeżywał. Nie? Kiedy był szczęśliwy, płakał, kiedy się wkurzał, złościł. To wszystko jest w Ewangeliach. A co jeżeli chodzi o jego relacje? Co wiemy o jego relacjach? Pierwsza genialna informacja, chociaż ukryta, ale jak dla mnie bardzo podstawowa do pokazania tego, jak ważne były relacje dla Jezusa, jest to, że on przez 30 lat nic nie robił. On przez 30 lat po prostu był. On żył w Nazarecie i nie miał żadnej misji. On nie poszedł ratować świat, on nie poszedł głosić, on nie poszedł robić nic z tych super ważnych rzeczy, o których teraz cały świat mówi od 2000 lat. I się wkurza albo cieszy, bo ten Jezus właśnie tak jeszcze mówił, robił. Natomiast mamy 30 lat milczenia, nic nie wiemy o tym, ale wiemy, że on po prostu przez te 30 lat był w rodzinie, żył sobie w Nazarecie. I budował relacje, i żył z Maryją, z Józefem przez jakiś czas, ze swoimi kuzynami, z sąsiadami. On po prostu był. I zobaczcie, jak on powołuje apostołów. Kojarzycie ten fragment, jak jest powiedziane, że on wybiera 12. Jest tam powiedziane, dlaczego on ich wybiera, do czego on ich wybiera. Żeby z nim byli. Żeby z nim byli. I dopiero potem jest powiedziane, i żeby mógł ich wysyłać na głoszenie, i żeby wypędzali złe duchy, i żeby uzdrawiali. Ale pierwsza rzecz, on ich powołuje, żeby oni z nim byli. Jak dla mnie to jest tak oczywiste, że raz, że on jako człowiek, to jest Bóg człowiek, 100% Boga, 100% człowieka w Jezusie. On jako Bóg człowiek, on potrzebuje relacji, on potrzebuje przyjaciół. I on ich wzywa przede wszystkim do tego, żeby zbudowali z nim więzi. Ale jest jeszcze super ważny inny komunikat, że on dobrze wie, żeby oni mogli potem być posłani, głosić, uzdrawiać, wypędzać złe duchy, robić wszystkie cudowne rzeczy, które będą robić. Oni najpierw potrzebują więzi, relacji. Żadna z nas nie wytrwałaby w powołaniu, gdybyśmy nie miały więzi, relacji z Jezusem. To nie byłoby możliwe, że... Czy dobra, czasami widzicie antyprzykłady. Czy no po prostu u ludzi Kościoła widzicie antyprzykłady. I wtedy, okej, nie chcemy nikogo oceniać, na pewno za każdym razem to jest sytuacja złożona, ale na bank największy procent problemu jest w tym, że czego zabrakło? Miłości. Więzi, tak. Więzi, bliskiej więzi, miłości. Tak.
Tego tam zabrakło. Tego albo nigdy nie było, albo obumarło, albo zostało zaniedbane. Dlaczego zaniedbane? No właśnie, to jest fenomen, że więzi nie są czymś stałym, takim jak ten mebel. Że oto moja więź z Jezusem. Bum, jest. Nie ma. Więź jest rzeczywistością dynamiczną. Ona się rodzi, ona się buduje. Jak się jej nie pielęgnuje, to ona obumiera. I niby to są takie oczywiste rzeczy, ale my musimy to sobie powtarzać, bo my często te oczywistości zapominamy. Tak samo sakrament małżeństwa. No, wiele kryzysów rodzi się z tego, że przyjmuje się to już jako coś oczywistego. Okej, zaślubiony, mój, nie muszę się już starać. Nie? Może trochę taki frazes, ale rzeczywiście no, ciężko jest się ciągle wysilać, ale relacje są założenia, wymagają wysiłku. Miłość wymaga pielęgnacji, wymaga zaangażowania, wymaga wychodzenia z siebie. I o dziwo, pomimo, że to jest wysiłek i pomimo, że to kosztuje, to, co dostajemy w zamian, czyli więź, relacje, to nam to wszystko rekompensuje. Pomimo, że będziesz szedł, nie wiem, spać zmęczony, bo zamiast pójść spać tak, jak chciałeś wcześniej, to trzeba było z tą żoną przez godzinę jeszcze porozmawiać, ale pójdziesz spać szczęśliwy. Troszkę niedospany, ale szczęśliwy. I to jest dużo lepsze, niż się wyspać. Czyli Jezus przez 30 lat po prostu jest i po prostu jest. Powołuje apostołów, żeby z Nim byli. A w rozdziale 15 Ewangelii Świętego Jana nazywa ich. Dobrze, nie sądzę, żebyście aż tak dobrze znali Pismo Święte, żebyście po numerkach umieli skakać. Ja zresztą sama bym nie skojarzyła, ale nazwałem was przyjaciółmi. To nie jest ekstra. Jedna z rzeczy, których najbardziej zazdroszczę Faustynie, to są te momenty, kiedy Jezus zaczyna coś do niej mówić i mówi do niej. Chyba, czy ja do niej powiedział przyjaciółko moja? Jakoś nie kojarzę, ale jak mówi? Córko moja. To też zakładamy, że tam jest przyjaźń w tym, nie? Jak już jest córka, no to znaczy, że się raczej przyjaźnią. Bo oni są w zdrowej relacji, to tam jest przyjaźń. Córko moja. No chyba nie ma nic piękniejszego, jak zostać nazwanym kimś tak bliskim. Dla Niego, nie? Dla Boga. Córko moja. Jezus ma też takich szczególnych przyjaciół. Jest taka trójka. I może myślicie teraz Piotr, Jan, Jakub, no bo oni są jakoś wybrani z apostołów. Zobaczcie, to też pokazuje. Myślę, że to też jest ważne. Musimy sobie powiedzieć, że w świecie ludzkim, a Jezus też jako człowiek, On nie mógł mieć nieskończonej ilości przyjaciół. I pomimo, że żyjemy w świecie social mediów i pewnie część z was jest tutaj, ponieważ usłyszało o tym spotkaniu właśnie z mediów społecznościowych i tam widzicie, te numerki są dosyć duże, ale relacje, więź, przyjaźń można mieć tylko naprawdę z małą grupką. No właśnie, nie da rady mieć 1000 przyjaciół, nie da rady mieć 100 przyjaciół, nie da rady mieć 50 przyjaciół. Nie wiem, czy z 10 da radę. No bo tą przyjaźń trzeba karmić. Trzeba mieć czas dla przyjaciela. Trzeba się tym przyjacielem interesować. Dzwonić do niego, zapraszać go, odwiedzać. Być w ważnych momentach jego życia. No to 10 to już jest dużo. Być tak dla 10, taką osobą. Więc Jezus wybiera tych 3 apostołów z 12. 12 też jest nieduża, nie? Wybiera 3, żeby oni poszli z Nim na te najważniejsze momenty. On idzie z nimi na górę Tabor, on idzie z nimi do Ogrójca. Ale jest jeszcze jedna taka trójka, o której wiemy, że łączyły go więzi przyjaźnie z nimi. Łazarz, Maria i Marta. Tak. To jest też tak piękna relacja. Chciałabym, żeby ktoś kiedyś zrobił o tym film. Może będzie w The Chosen, na pewno będzie ten wątek. Jak nic, w 4 sezonie, tak. Pamiętam, że jest tam ta scena, Łazarz wstań. I właśnie wtedy, kiedy Łazarz się pochorował, skąd my wiemy, że tam była przyjaźń? Bo jak Łazarz się pochorował,
tak poważnie, no to Maria i Marta wysyłają do Jezusa list, że jakąkolwiek informację, i tam są takie słowa: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Tak, zależy od tłumaczenia. Kochasz, miłujesz. Choruje ten, którego Ty kochasz. One wiedziały, że tam jest więź miłości między nimi. I chwilę później w tej Ewangelii, to jest Jan, 11 rozdział, słyszymy słowa: a Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Całą trójkę kocha. Są mu bliscy. Ja wiem, że możecie powiedzieć: a Jezus kocha wszystkich, to prawda. Ale Jezus człowiek ma bliskie relacje miłości, przyjaźni z ograniczoną ilością osób, którym się udało. Tak. Jezus jest człowiekiem w nieustannej relacji. Zobaczcie, on albo jest ze swoimi apostołami, albo jest z tymi tłumami, którym pomaga, głosi im, uzdrawia, albo co robi? No, poza paroma godzinami snu. Co robi? Gdzie on chodzi? Modlić się. Czyli idzie porozmawiać z Ojcem. Czyli idzie w kolejną relację, nie? On jest nieustannie w relacji. I wiemy dobrze, że nawet jak jest z ludźmi, to on jest ciągle w relacji z Ojcem. Że on trwa w tej relacji nieustannie, w dialogu z Ojcem nieustannie. Bo tak czasami są takie momenty, że on tak nie z gruchy, nie z pietruchy, byśmy powiedzieli tak prosto, że on nagle zaczyna mówić do Ojca. Nie jest tu z ludźmi i nagle zaczyna mówić do Ojca, tak zupełnie naturalnie. To świadczy, że to nie jest tak, że on musi najpierw się wyciszyć, potem wejść do kościoła, przeżegnać, dać sobie chwilę czasu i dopiero Ojcze. Nie, to jest, jak mogę powiedzieć: hej Ewa, Ojcze, pobłogosław Ewę. Ewa, słuchaj, dobrze, że przyszłaś. Nie? I to jest zupełnie naturalne, bo cały czas, no, ja staram się, nie wiem, mam nadzieję, że gdzieś tą więź z Ojcem mama. Na pewno Jezus miał nieustannie więź z Ojcem. I zobaczcie, i on był taką osobą, wiemy na pewno, że Jezus był taką osobą, z którą wszyscy chcieli mieć relację. No dobra, nie wszyscy. Wiemy, że było takie grono, które bardzo nie chciało mieć relacji z Nim. Ale generalnie ludzie lgnęli do Niego. Jedno z moich ulubionych zdań z Ewangelii, to jest Łukasz, 15 rozdział, pierwsze zdanie: zbliżali się do Niego wszyscy, celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Zbliżali się do Niego. Wiecie, można też kogoś słuchać z dystansu, powiedzmy być zainteresowanym tym, co ktoś ma do powiedzenia, ale jeżeli już ten ktoś się zbliża do mnie, to znaczy, że jest chęć relacji, więzi, że się dobrze ze mną czuje, czuje się bezpiecznie ze mną, chce mieć ze mną relację. Jeżeli chcemy być takimi ludźmi jak Jezus, czyli mieć relacje i przyciągać do siebie innych, żeby oni chcieli być z nami, żeby te relacje z nami były szczęśliwe, no to mamy jeden wzór. Zapatrzeć się w Jezusa, uczyć się od Niego, jak On budował relacje, jakim On był człowiekiem, po prostu, jakim On był człowiekiem. I wtedy nam naturalnie wyjdzie też, jak budować relacje.